Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Konferencja wyborcza Komitetu Wyborczego Arkadiusza Wiśniewskiego. Konferencja z kandydatami na radnych. Osoby, które Państwo tutaj widzicie, to osoby, które będą kandydować z mojego kandydatu do Komitetu do Rady Miasta. Te osoby zostały przeze mnie zaproszone do udziału w wyborach, zachęcone. Zdecydowały się kontynuować to, co robią na co dzień dla Opola i to dlatego dzisiaj się spotykamy, żeby podkreślić to, co nas wyróżni od innych komitetów wyborczych, które będą. Zdecydowana większość z nich to będą komitety partyjne, związane z jakimiś działaczami politycznymi, którzy angażują się na co dzień w różne rzeczy, ale przede wszystkim myślą o swojej partii politycznej. To, co nas wyróżnia, to to, że jesteśmy grupą ludzi, dla których najważniejsze jest miasto. Najważniejsze jest Opole. Nasz komitet nie ma barwy politycznej, tu się nie zapisuje, dlatego że się chce jakichś wielkich awansów. Tu się jest dlatego, że się robi coś dla Opola i wszyscy tak jak jesteśmy stanowimy grupę osób przede wszystkim zaangażowanych na co dzień w nasze rodzinne miasto. W różnych dziedzinach ta nasza aktywność jest związana z tym miastem i sport, i kultura, i nauka, i oświata, i też tworzenie, rozwijanie działalności gospodarczej, więc pozwólcie Państwo, że przedstawię ludzi, na których warto postawić, bo oni stawiają na Opole. Warto im zaufać, bo ci ludzie na co dzień się po prostu miastem zajmują. Potrafią zadbać o miasto w różnych sferach życia. Dlatego cieszę się, że są z nami i że zgodzili się kandydować, bo dzięki temu wspólnie możemy jeszcze wiele spraw w Opolu zrobić. Zacznę od najwyższego, bo powinienem może zacząć od pani, ale najbardziej się wyróżnia Adam Malcher, rodowity Opolanin, wielokrotny reprezentant Polski. Piłkarz ręczny, to oczywiste, niby nie trzeba go przedstawiać, ale to jednak warto o tym powiedzieć. To jest człowiek, który kocha miasto, wiele dla Opola zrobił, zostawił też zdrowie i zaangażowanie, więc bardzo się cieszę, że chce kontynuować to, co dla Opola robi, nie tylko sportowo, ale również w inny sposób wspierać działania, które mamy, a są to działania potrzebne, bo nawet to miejsce, w którym jesteśmy, jest nieprzypadkowe. My tu byliśmy 5 lat temu, już przy tamtej kampanii. Wtedy nie było jeszcze Toyoty Park, z tego arena była świeżo po remoncie. Dzisiaj to są obiekty, które służą, cieszą Opolan. Służą choćby takim osobom jak pani Ania Chodakowska, również osoba niezwykle zasłużona dla miasta, dla opolskiego sportu, również z wielkimi osobistymi sukcesami. Przede wszystkim osoba, która jest liderem, takim absolutnym liderem, który potrafi wokół siebie skupić dobrych ludzi, który potrafił wykorzystać tą dobrą stronę mocy do tego też, żeby wiele zrobić dla naszych opolskich dzieciaków. Była z nami przy tej transformacji tego obiektu, który to był, podpowiadała co robić, była zaangażowana i wiele razy również w inny sposób inspirowała czy wspierała nasze działania w mieście, więc cieszę się bardzo, że chce dalej walczyć, chce zabiegać o miasto i trzymam kciuki za jej sukces. Jak mówimy o obiektach sportowych, Samanta Stachowicz, osoba może nieznana z takiej aktywności politycznej, ale społecznie jest bardzo, bardzo aktywna, szczególnie w dzielnicy, w której mieszka, ale nie tylko, bo na co dzień jest pracownikiem MOSiR-u, w tej chwili odpowiada również za baseny miejskie i robi tam naprawdę kapitalną robotę. Duże zmiany tam zachodzą i to wpływa na to, jak korzystać z basenów, ale przede wszystkim to społecznik. W swojej dzielnicy na Metalchemie w Groszowicach zaangażowana wiele różnych inicjatyw, choćby smoczołodzie. Coś takiego, co wydaje się takie może fajne od czasu do czasu, a jednak potrafiła zainspirować lokalnych mieszkańców do tego, żeby angażowali się w różne dobre rzeczy, również wokół klubu sportowego LZS-u i nie tylko. Wiele, wiele, wiele zalet. To jest osoba, która jest po prostu związana z ludźmi, z którymi mieszka, działa na ich rzecz i nie myśli o sobie, dlatego cieszę się, że jest z nami. Podobnie jak pani Jola Ślęp, wieloletnia dyrektorka szkoły w Groszowicach, bardzo fajnej szkoły, szkoły, która wychowała dziesiątki dzisiaj obywateli Opola, ale też to byłoby takie krótkie, bardzo krótkie przedstawienie, niesprawiedliwe, gdyby nie wymienić wiele innych rzeczy, które robiła jako nauczycielka, jako osoba zaangażowana społecznie, choćby w sprawy naszej pamięci narodowej, choćby Stowarzyszenie Rodłaków, wymieniając tą aktywność. Natomiast przede wszystkim nauczyciel z ogromnym doświadczeniem, dyrektor szkoły, osoba, która przez wiele lat służyła miastu i cieszę się, że dalej tą służbę chciałaby pełnić w takiej formie. Rozglądam się, kogo teraz tak, kogo wymienić. Pani Ola Sławek, jeżeli sobie pozwolę, bo to również działalność społeczna. Znowu, nie jesteśmy politykami, którzy gdzieś tutaj dla kariery politycznej przychodzą. Jesteśmy społecznikami, którzy na rzecz Opola różne rzeczy robią. Przede wszystkim Zuchy, Harcerze, ale też Fundacja Free. Dzieci wymagające trudnej
no może nie trudnej, ale po prostu takiej specyficznej opieki wymagającej przede wszystkim ogromnego zaangażowania. I to serce Ola chciałby też Opolu oddać, więc cieszę się, że jest z nami, że pomaga. Będzie walczyć o głosy i myślę, że wielu Opolan zdecyduje się poprzeć ją, jak i osoby dzisiaj obecne, bo to osoby, które naprawdę są godne zaufania przez swoje życiorysy, przez swoje talenty, swoje poświęcenie dla miasta, a nie przez to, że się gdzieś zapisały do jakiejś partii politycznej i chcą robić szybką karierę. Podobnie zresztą jak pani Kasia Piasecka, członkini Rady Kobiet, choćby. Takie ciało, które na co dzień doradza mi w sprawach polityki miejskiej, tej skierowanej do kobiet, równouprawnienia, ale nie tylko. Dużo można byłoby wymieniać inicjatyw Rady Kobiet w mieście, która przecież nie działa za długo, a jednak pokazała tyle poweru, że niejedną radę w mieście przeskoczyła, ale też nie tylko zaangażowana w te sprawy kobiece. Człowiek kultury, artystka i nie tylko, nauczycielka, można by było bardzo dużo wymieniać, mieszkanka dzielnicy Śródmieście, więc też znana z wielu inicjatyw w tamtym miejscu. Znowu, ktoś, kto robi dużo, robi sporo na rzecz mieszkańców, którzy są, i myślę, że warto takim osobom dać szansę w wyborach, postawić na nich, nie stawiać na po prostu polityków, tylko na tych, którzy serce mają zawsze za polem. Ostatni Adam Więcek, ostatni, ale to tak jak to last but not least, czyli na końcu, ale nie ostatni, chyba tak to się wymawia, przedsiębiorca z Opola, zaangażowany w miasto od lat, robi dużo dobrego, ma też coś takiego, co ja osobiście cenię, czyli takie zaangażowanie, otwartość, taką nowoczesność, w podejściu do wielu rzeczy i takie świeże spojrzenie na miasto. Bardzo potrzebne, żebyśmy cały czas w swoim sosie urzędników nie decydowali. Potrzebne są podpowiedzi takich osób jak tutaj, takich osób jak Adam i też ich inicjatywy, które pomagają po prostu sprawiać, że Opole jest dla wszystkich. Dla tych, którzy i kochają Opole, tych, którzy tu na chwilkę przyjeżdżają, i dla takich jak Adam, który się wychował tutaj po sąsiedzku od urodzenia, kończył szkołę na osiedlu Armii Krajowej i nie tylko, i wiele innych rzeczy przez te wszystkie lata robił dla Opola, którzy dalej chcą swoje zaangażowanie, swoje doświadczenie, swoje pomysły, ale też umiejętności, bo prowadzenie firmy to też ogromna sztuka, zaangażować w miasto. Szanowni Państwo, tak wymieniłem wszystkich. To nie są wszyscy kandydaci Komitetu Arkadiusza Wiśniewskiego. To jest część osób, które najczęściej pierwszy raz będą w ogóle mierzyć się z kampanią wyborczą, więc nie mają takiej przewagi w postaci doświadczenia choćby, ale za to mają ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o działanie na rzecz Opola. Stąd ja proszę Was o wsparcie takich osób, dostrzeżenie, niekoniecznie tych, którzy są na jedynkach z jakichś partii politycznych i ze zdjęciem wielkiego polityka z Warszawy, ale są po prostu tutaj z klatek schodowych, z ulic, z parków, na których ich widzimy, spacerujących po mieście, gdzieś coś ułatwiających zrobić, udostępniających mieszkańcom tam, gdzie działają, albo wychodzącymi z inicjatywami, które pomagają różnym osobom. Stawiajcie na tych, którzy działają na rzecz Opola, tacy są w naszym komitecie i to są osoby, które robią to nie dzisiaj, nie robią to przy okazji wyborów, ale robią to od lat.